dzisiejsze poszukiwania prowadzę na rzepakowym polu. Na pewno jest to moneta zgięta, nieregularna. Widać jakąś koronę, ale ciężko mi powiedzieć, co to jest. Dzisiaj Krzysiu pojechał sam na poszukiwania. Ja z dziewczynami przyszłyśmy trochę na plażę poopalać się i pokąpać. A tym razem guzik czysty, bez napisów. Chyba nawet to nie guzik, bo jakiś tak mi się wygięło w rękach, miękkie coś. Jakaś nakładka, ale mosiężna. Krzysztofowi dałyśmy odpocząć od nas, żeby mógł sobie pojechać na poszukiwania razem z kolegą. Wiem, że ten Olek się trafi. Niech się kolega Darek pochwali, co tutaj znalazł. Panie, to ty ustawiony jesteś. A co to jest? Pięć fenolków weimarowskich. A niech pokaże jeszcze. A gratuluję. A dziękuję. I niech ci się powodzi dzisiaj. Takich wykopek Ewelinka na pewno nie będzie mi zazdrościć. Natomiast mam kilka ciekawych znajdek, którymi jej się pochwalę. A jedna daje w szczególności wyobrażenie, co ja dzisiaj poczułem na polu. Widzisz tam bryłka, a w niej moneta, daje takie wyobrażenie, no jakbyś była na polu, to taka niespodzianka dla ciebie. A co to jest za moneta? Nie jesteś ciekawy, co to za moneta? Jestem, wiesz? No ale co, no chyba niech tak na razie zostanie w tej bryłce. Czy długo będziesz czekał z rozpakowaniem jej? Nie, no to zostawimy jako relikwię, moneta w ziemi, także fajnie to wygląda. Niech sobie to tak jest, wrzucimy to w gablotkę, zobacz. Kawałek ziemi, moneta w środku, intrygujące to będzie. Zobacz kochanie, ostatnio ci mówiłam, że fajnie było jakbyśmy mieli nowe żelazko. No i masz. To żelazko? No tak wygląda, tak trochę mini te żelazko. No zobaczcie. No jest żelazko, żelazko. Także widzisz, koszt zakupu żelazka odszedł. No łusek to jest wszędzie pełno, wiesz. Łusek i tych monet wojennych, tych cynkowych, co masz tam poniżej. Tak, tego to jest brud. U nas była strefa graniczna, granica Polski i Niemiec, i tam jest pełno magazynów i bunkrów, i tego masę się wszędzie przewija. A propos bunkrów, nigdy nie byłam, to może się wybierzemy. Jak chcesz, to w sumie możemy jutro jechać. Bunkry są 10-12 km od naszego miejsca zamieszkania blisko, a będziesz miał okazję poczuć klimat drugowojenny. Zobacz, dojedziemy do miejscowości Goryń. A w okolicach tej miejscowości istnieją trzy takie bunkry. Ułożone one są w tak zwanej pozycji gardejskiej. W informacji można przeczytać, że schrony te zabezpieczały też koncentrację wojsk do działań przeciwko Polsce. Stąd też tyle tutaj tych u nas obiektów militarnych. No to co? Jutro jedziemy. Dotarliśmy do pierwszego z trzech bunkrów, które planujemy dzisiaj odwiedzić. Pierwszy bunker leży na trasie między Kisielicami a Biskupcem, a dokładniej około 10 km od miejscowości Kisielice. Jesteśmy przygotowani w lampeczki. Tam na pewno jest ciemno, światła nie ma, bo na pewno odcień. Będzie moje pierwsze wejście do takiego bunkru. Jestem bardzo zaintrygowana tym. Świateł to tam w tym bunkrze nigdy nie było. Tam jest ciemno jak? Jak? No jak? Mówię ci, że jednak takie miejsce mnie przeraża. No, zawsze chciałaś się bać, no to się boisz. Natomiast tutaj, jest to, no, przerażające te miejsca są, no bo to są obiekty takie strategiczne, drugowojenne, które działają na wyobraźnię. Dojście do wejścia bunkra jest utrudnione. Tak oto wygląda. Oczywiście drzwi nie ma. I w środku pełno śmieci. Ktoś się imprezuje. No taka imprezownia. Moja prowadząca niech wejdzie pierwsza.
Nie ma nic, nie bój się. Ja za tobą, bo ty będziesz doświetlała, świeć pod nogi. Zobaczymy, jak ten bunker wygląda. Ktoś spodnie zgubił. Czemu taki mały? No czemu taki mały? No trzeba zapytać tych, co konstruowali ten bunker, jaki mieli zamysł. Pozdrawiamy ciebie również. Pełno butelek oczywiście. Jakieś plastiki, pampersy. W głównym pomieszczeniu też kupa śmieci różnych. Wąż, ale od odkurzacza. Oczywiście pełno liści. Słoiki. Główna ściana, gdzie wcześniej był postawiony karabin maszynowy, który służył oczywiście w celach obronnych. A kto tam podgląda? A tu też były takie zawiasy? No tak, wiesz co, to były elementy metalowe, bo to była taka główna ściana, gdzie był to postawiony prawdopodobnie karabin maszynowy. No i z tego miejsca strzelano do osób, do wojsk, które się zbliżały. Stąd ta ściana była umocniona, wzmocniona metalowymi elementami. Oczywiście złomiarze na pewno wybrali to i wywieźli na złom. Wzięli to, co lepsze? Oczywiście, że wzięli to, co lepsze. Rozejrzyjmy się, zobaczcie jeszcze, jak to wygląda. Oryginalne metalowe zwieńczenie, które zachowało się w oryginale. Tutaj jest jakiś wentylator. Doprowadzał powietrze do tego schronu. Oryginalne metalowe okucia. Także zachowany w oryginale. Są pęknięcia, ale wszystko się trzyma dobrze. Tu było też jakieś małe wejście. Zobaczcie, też tutaj są zawiasy. Dół. I tutaj było zamykane, prawdopodobnie trzymana tutaj była amunicja w tym pomieszczeniu. No sam schron tutaj mieścił, technicznie nie wiem, jaka była obsada takiego schronu, ale 4 do 6 osób na pewno tutaj się zmieściło. Jakaś tutaj puszka, nie wiem, czy to stara puszka, zobaczcie. Stara, ale cholera wie, czy pusta, czy pełna, nie wiadomo. Ciekawe, czy coś w niej jeszcze jest. Grube ściany, nikt się tutaj nie dostał. Ci żołnierze, którzy tutaj koczowali, byli szczelnie chronieni, zamknięci. Takie wyjście, dzisiaj jest już wszystko porośnięte krzakami. Oczywiście sam schron leży blisko głównej drogi. A kto tam macha? It's me. A tutaj co było? Wiesz co, nie wiem, jakiś chyba element wentylacyjny, bo to nad głównym wejściem, także tutaj takich pozostałości po jakichś elementach metalowych to jest kilka. Tu jest, zobacz, tu jest wywiecznik, który też się zachował w oryginale. Przypalili z nim. No, bardziej chodziło o dostarczenie tlenu, wiesz. Jest to niesamowita pamiątka po działaniach z okresu II wojny światowej. Obecnie jesteśmy na pograniczu polsko-niemieckim, gdzie była linia też obrony. Odhaczyliśmy pierwszy bunker, tak zwany nasz kisielicki bunker. Ewelinki, wrażenia niesamowite. Bunker bardzo zaniedbany, dużo śmieci. No ale co? Przerażające. No przerażające, ale masz pierwsze doświadczenie z takim obiektem, także zobaczysz, kolejne są bardziej atrakcyjne. Bynajmniej usytuowanie ich jest bardziej atrakcyjne, bo zawartość w środku pewnie będzie podobna. To ruszamy dalej. Ruszamy dalej. Dotarliśmy do drugiego bunkru. Jest on tam u góry w tych krzakach usytuowany. Na takim wyniesieniu, zobaczcie, tutaj jest wąska droga. I tutaj najwyższy punkt, wyniesienie. No i pasowało, żeby postawić taki bunker. Tu jest stromo, ale dostaniemy się. Miał być dobrze usytuowane. No jest dobrze usytuowane. Czekaj. Ręczka. Uważaj, że ślisko jest, nie? Widzisz? Jeszcze taki kawałek i dojdziemy.
przez te krzaki. Kiedyś to było inaczej, jak byłem, ale wszystko się pozmieniało. Alejka dla zwiedzających drogi. Alejka dla turystów. O. Tak wygląda panorama, a tutaj jest ten bunkier. Wszystko pozarastane. No ale jakoś tam się przedostaniemy. Nie wejdziesz? Ja wejdę zobaczyć. O, jest tutaj. Co? Jest tutaj. O. Jest wejście do bunkra tutaj. Ładnie go widać. Zarośnięty totalnie, ale i tak wejdziemy zobaczyć do niego. Idziesz? Nie. Chodź, chodź. Wejdę. Trzeba zapalić lampeczkę, żeby sobie doświetlić. Wąskie wejście. Co tam jest? Przy świece. O, tak wygląda. Kupa śmieci. Jakieś zwierzaki. Wąskie wejście, wszystko zasypane. Nikt dawno nie wchodził. Kupa śmieci. Nic nie widać, żeby tu było. Śmietnowisko, zobaczcie, kolejny bunkier. Kolejna płyta wyrwana. I znowuż bardzo dużo śmieci. Podobny bunkier jak ten, który był w okolicach Kisielic. Tego typu też, zobaczcie. Ale dach mówię, to zwieńczenie u góry zachowało się w lepszym stanie. Nie jest aż tak podniszczone i podrzewiałe. Nieźle. Zobaczcie, jaki tu śmietnik jest. To aż niemożliwe, że aż tak ludzie wykorzystali ten obiekt zabytkowy do śmiecenia, zamiast dbać i pielęgnować o to. No niestety, tak to jest. Tutaj też jest jakiś śmietnik, nie wiem co tutaj jest. Przypatrywałem się, bo myślałem, że tam ta puszka to jakiś tam granat, natomiast to jest po dezydorancie. Jakiś sweter butelczyny. Zobaczcie, jak tutaj wejście zostało zasypane. Jest ciężko tutaj wejść. Szkoda, że Ewelinka tu nie weszła, natomiast no niestety paniczny strach nie pozwolił jej tu wejść. Ja to kocham, takie miejsca, także mogę zwiedzać. Węży za skrońców tu nie ma, także jest tutaj w miarę bezpiecznie. Tyk, wychodzimy z tego. O, tu było takie dojście, zobaczcie. Lej zrobiony, żeby sobie obsługa mogła wchodzić. Widać zarysy takiego rowu. Zrobiłem szybki wgląd w ten bunkier. Identyczny jak tamten, wiesz? Taki sam typ bunkra, o tak to nazwę, nie? To było ponad moje siły przez te krzaki przejść. No ja widzę, stoisz nadal. Ja byłem tam 10 minut, a ty sparaliżowana. Stoisz ciągle w jednym miejscu. Oglądam piękny widok. A delektujesz się pięknymi widokami, no faktycznie. Ładnie, nie? Jest pięknie. Idziemy na kolejny. Mam nadzieję, że nie będzie tak obkrzaczony. Nie no, tamten to jest piękny miejsce. No, bardzo atrakcyjny. Ten też miał być piękny miejsce. I jest piękne miejsce, tyle że strasznie zarośnięte. Bo patrz, jesteśmy w Goryniu i tu dwa pokazuję. Zobacz, Goryń. Pierwszy schron jakiś, dłużek. I z tej strony. No a my przy tej rozebranej linii chodziliśmy, nie? Zobacz. Jechaliśmy i nas z powrotem wróciło do Gorynia. No to ludzie by tu nie wiedzieli. Młodzi się nie interesują. Stare pokolenie wymarło. Także stąd mogli nie wiedzieć, nie? Dla kogoś zakrzeczony bunker w tych czasach nie jest koniecznie czymś atrakcyjnym. Dla nas, pasjonatów historii, jak najbardziej. Niekoniecznie dla mieszkańców. Natomiast powinni o tym wiedzieć, fakt. No ale. Górale na skach. Ale. Dotarliśmy do tego trzeciego bunkra i okazało się, że jest bardzo dobrze usytuowany. Jest bardzo dobry dojazd. Nie ma tam żadnych krzaczorów dookoła. No i wróciliśmy do domu i postanowiliśmy, że jutro zabierzemy tam Hanię, bo też bardzo chciała zobaczyć, jak to tam wygląda. Dla niej temat bunkrów to jest coś takiego nowego, bunkry,
wojna, ona wie o tym, natomiast fizycznie chce zobaczyć, jak to wygląda. Ten bunkier, do którego pojedziemy z Hanią, nadaje się do tego, abyście również wy, Państwo, zabrali ze sobą swoje dzieci, czy sami też bezpiecznie do niego dotarli. Ulokowany jest blisko drogi, stan jest naprawdę bardzo dobry, no i przede wszystkim też nie jest zaśmieconym bunkrem. Zobacz, to są te bunkry, co byliśmy. Chciałabyś tam jechać, zobaczyć? Jutro? No to pojedziemy jutro, jak chcesz. To na razie, papa. A cóż ty, kochanie, za tajemnicze potrawy dla nas robisz na kolację? Weź. Bułeczka z masełkiem, z czosnkiem, z pietruszką. No i takie nadzienia. Jeszcze wlejemy tu do środka trochę jajeczka. Ja pierdzielę, i my tu będziemy jeść na kolację? No, a na co? Apetycznie to wygląda, ale dupska będą na masę. Tam wcale nie jest taki tuczony. Bułka jest fit. Może bułka jest fit, ale o 21 to tak, czy fit nie tak miałoby wyglądać. Pół to jest dopiero. No niech będzie. O tej porze można. Podano do stołu, kochani, smacznego. Dziękuję. A ty nie boisz się, że ci wejdzie to w tyłeczek? Nie. Nie podoba mi się? Podoba się to bardzo. Ale jak pachnie. I ty to przerwałaś na pół? Tak, bo tam jest... Chciałam pokazać, że jest tu masełko z pietruszką, z czosnkiem, no i kiełbaska z serem. Myk, myk. To smacznego. Smacznego. Dziękuję. Aż mi się dupa spociła. Od czego, Hania? Od siedzenia. Ale zobacz, gdzie zajechaliśmy, zobacz. Widzisz to miejsce? Gdzie jesteś? Piaska. Piask. W piaskach? Co to jest? Bunkr. Bunkr. Pokażcie go. No idź do tego bunkr. Tak mam się. No i co ma? Idź do tego bunkr. Ja to się tam boję. Chodźmy, Boże. No idźcie do tego bunkr. A co tam możemy znaleźć? Nie chcę obejrzeć, chodź. A co byś chciała tam znaleźć? Chodź! Dziewczyny śmiało wchodzą. Hania, inspiratorka dzisiejszego wyjazdu. Krzyczy tam ktoś jest. Halo, ktoś tu jest? Strasznie. Chodź. Krzycz, czy ktoś tam jest? Ktoś tam jest? No i co tam jest? No chodź, ty pierwsza. Ty masz lampkę, no idź, nie bój się. No idź, przecież ja jestem za tobą. Chodź. O Jezu, przestał! Wyrzucam go z tamtym. Hania, jak uciekła. Myślałam, że jesteś za nami. Nie ty. Hania. Śmierdzi, boim dupą. Czym śmierdzi? Moczem. Pomocował przez ciebie. Hania, jaka odważna, jak uciekła. Nie mama z najbardziej boim dupą. Mega śmiesznie to wyglądało. Nie mogłem się powstrzymać ze śmiechu. Tu Niemcy robili kupę. Niemcy? No, tu patrz. Gdzie? No to toaleta. Ale... Jak ci się tu podoba? Nie mam tutaj więcej. Opowiedz mi coś więcej o tym. A więc tak. To jest broń, która tutaj była użyta. Zobacz, tutaj było stanowisko na broń. Tam jak ktoś szedł, jakiś nieprzyjaciel, to Niemcy strzelali. Nie strzelaj! Nie strzelaj, proszę, nie strzelaj! Widzisz, tak to fizycznie wyglądało, jak robisz. No zobaczcie, jaki ładny widok, czy taki strategiczny widok osoby, która obsługiwała karabiny na ten wąwóz. Na dole tego wąwozu jest obecnie stary młyn, też przedwojenny, ale taki oto widoczek był. A ja mam oto taki widok. I tam nawet ludzie mieszkają. Tu jest koniec świata, oni tam mieszkają. No ba, niektórzy by chcieli na końcu świata mieszkać, nie? Tak, w sumie to racja. Dobrze. Tu jest sześciutko, zobacz.
nie jest nasyfione, także... I nie śmierdzi. No i bardzo dobrze, bo takie obiekty powinny być czyste, zadbane. Przecież to też nie poniekąd jakaś tam atrakcja turystyczna. Zobacz, tu albo myszy, albo szczury łażą, bo bobki są. Nie, no coś to tam nic, no nic ci nie chodzi, nie? To z jakiś z wentylatora piasek się sypie. A zresztą może. Ktoś musiał ten obiekt przejąć. Zobacz, jaskółki zrobiły sobie też tu gniazdo. Tutaj co też, było? Jest to nie wiem, jakiś magazynek, cholera wie co, wiesz? W tych konstrukcjach tutaj nawet, zobacz, strop drewniany się zachował. A co to było? Nie wiem. Prysznice. Nie, wiesz, to jest militarny obiekt, to bardziej jakiś magazynek z amunicją. Łapkę daj. Widziałeś, jesteś na stronie. Skąd jesteś? Mistrz jesteś, mistrz! Juhu! Ręce do góry, malki do! Takie miejsca jak to bardzo mnie intrygują. I każdy nasz wyjazd doprowadza do tego, że chcę zwiedzać więcej. Jeszcze nie wróciłaś, już byś chciała więcej. No widzisz, jaka jest. No tak to działa niestety. Przygoda, podróże, pasja, poszukiwania. To coś, od czego się uzależniamy. Przygoda. I to do końca życia. Uważam, jest straszne to, ale nie wiem. Będziesz jeździć, zwiedzać z nami takie miejsca? No, ale jest więcej pomieszczeń. Więcej pomieszczeń? Bo ja nie lubię jakichś mało. Oczywiście. Oczywiście. No oczywiście. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Było pięknie, było miło, ale się skończyło. Serdecznie dziękujemy Wam, że dotrwaliście do końca. Jak widzicie, w tym odcinku prowadziliśmy, w sumie ja prowadziłem poszukiwania, penetrowaliśmy, robiliśmy urbex starych bunkrów wojennych, niemieckich. Ewelinka doznała pierwszych swoich wrażeń właśnie z kontaktem z takimi obiektami. Przedstawiła swoje wrażenie. Hania też. Hania, coś chciałaś powiedzieć naszym widzom? Pomysł. Zachęcamy Was do subskrybentów, 100 milion lajków, nie, nieskończoność lajków. Hania, i subskrybentów. Oczywiście mam nadzieję, że nasi widzowie zostawią tego subika i lajka. Tosia też Wam pomacha. Tosia macha. A mama co jeszcze na koniec chce powiedzieć naszym widzom? Zachęcamy do oglądania naszej filmików. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, to papa. Moje. I to się jeszcze macha. No to niech pomacha Tosia. Pomacham. Bo jej łapkę wyrwiesz. Do zobaczenia, na razie.